Do Pana Jezusa przychodzi uczony w prawie i wystawiając go na próbę, zadaje pytanie, co należy zrobić, aby osiągnąć zbawienie. No to Pan Jezus, no, jako uczony w prawie, no to odpowiedz mi, co na ten temat mówi prawo. No, prawo mówi, żeby miłować Boga i miłować bliźniego. No i Panie Jezusie, masz odpowiedź, no proszę bardzo. To czyń, a będziesz żył. Tak postępuj i będziesz miał życie wieczne. Na to ten uczony w prawie nie ustępuje i zadaje kolejne pytanie. No, a kto jest moim bliźnim, skoro mam kochać bliźniego? Dla każdego Żyda bliźnim był drugi Żyd. Pan Jezus nie neguje prawa. Oczywiście prawo jest bardzo pomocne i dobre, ale nie prawo jest tą przyczyną, która sprawia, że jesteśmy zbawieni. I Pan Jezus mówi, że tym bliźnim jest ten, kto staje się dzieckiem Bożym. Jeżeli stajemy się dziećmi Bożymi, jesteśmy dla siebie bliźnimi. I tam Pan Jezus podaje tę historię, tę opowieść, przypowieść, która mówi o człowieku schodzącym z Jerozolimy do Jerycha i tam zostaje napadnięty przez zbójców. I nikt nie przychodzi temu potrzebującemu człowiekowi z pomocą, ani kapłan, ani lewita, dopiero Samarytanin, który jest w pogardzie u Żydów, który jest traktowany gorzej od psa, i on okazuje pomoc, zajmuje się tym człowiekiem potrzebującym pomocy, troszczy się o niego, zawozi go do spody, każe go pielęgnować, i okazuje się, że ten Samarytanin właśnie jest prawdziwie bliźnim. To jest właśnie to, kiedy jesteśmy dziećmi Bożymi, kiedy objawia się w nas ten Boży wizerunek, na który zostaliśmy stworzeni. Jesteśmy obrazem Pana Boga. Powinniśmy być taką ikoną obecności w nas Pana Boga. I gdy mówię o tym obrazie, o tym, żeby był ten obraz bardzo czytelny, to przypomina mi się zdarzenie. Ja to opisałem w pierwszej części moich przypowieści w książce Do poduszki. Gdy kilkanaście lat temu rozpoczynałem swoją pracę w Mrągowie, w parafii świętego Wojciecha. Były to jedne z pierwszych dni, kiedy tam rozpoczynałem tę pracę, pierwsza niedziela. Parafia nie mała, a i turystów bardzo dużo, przybyłych ludzi tam mnóstwo. I na mszy świętej nie wszyscy mieścili się w kościele, więc sporo osób stało koło kościoła, głośniki tam porozmieszczane. I przechodziłem do zakrystii taką ścieżką i na tej ścieżce patrzę, a tam taka mała dziewczynka, kilkuletnia dziewczynka z jakimś patykiem w dłoni, coś tam rysuje na piasku. No, dzisiaj ta dziewczynka to już dorosła kobieta, ja wtedy ich nie znałem, potem miałem okazję ich poznać, pozdrawiam zresztą, ale idąc tamtą alejką, patrzę, jak ta dziewczynka tam coś rysuje sobie na piasku. No nie mogłem przejść obojętnie koło powstającego dzieła sztuki, więc się zatrzymałem, no i tam prowokacyjnie zagadnąłem do tej dziewczynki. Mówię, o, widzę, że pięknie rysujesz tutaj na piasku, ale w ogóle żadnej reakcji, nawet na mnie nie spojrzała. Nie poddawałem się, nawet tak wychowawczo, pięknie, przykucnąłem, zbliżyłem się tam do jej poziomu. No i próbuję podjąć dialog i tam się pytam, wiesz, no to bardzo trudno pewnie się rysuje na piasku, prawda? Żeby coś powstało na takim piasku, to łatwiej byłoby na kartce coś narysować. Gdzie tam? W ogóle na mnie nie patrzy, w ogóle nie reaguje na moje pytania. Oczywiście następne pytanie i mówię też o tym, że ja też lubię rysować i pytam się, czy woli rysować ołówkiem, czy woli kolorowo kredkami, a może farbami. Do tych pytań tam cała masa skierowana do niej. Ona nic, kompletnie w ogóle na mnie nie reaguje, totalna ignorancja. I w końcu tak już miałem się poddać, ale patrzę na to, co ona tam rysuje i zaczynam rozpoznawać kształty. Nagle ta forma staje się mi być czytelna i patrzę, a tam jest postać z takiej znanej animacji o Kubusiu Puchatku. I widzę ewidentnie, że tam no, powstaje postać prosiaczka z tej bajki. I mówię, jejku, jaka ty jesteś zdolna, no bo naprawdę, żeby takie małe dziecko i tak wiernie oddało postać, mówię, no to jest niesamowite, słuchaj, no ja widzę, że ty pięknie umiesz rysować, bo rozpoznaję, narysowałaś prosiaczka z bajki.
No i tutaj się stało. Jak ona wtedy na mnie spojrzała, po prostu brwi się zbiegły, nienawiść tryznęła z jej oczu w moim kierunku i przez takie zaciśnięte zęby mówi: to nie jest żaden prosiaczek, to jest moja mama. Obok mama, cała czerwona, ja nie lepszy, nie zapomnę tego zdarzenia. No właśnie, tak mamy trudności i problem z tym rozpoznawaniem właściwego oblicza nas samych, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. I najczęściej właśnie jesteśmy taką karykaturą Pana Boga, bo tyle w nas zawiści, tyle w nas cwaniactwa i zakładanych masek. A tymczasem przecież każdy z nas tęskni za tym właśnie wizerunkiem, bo każdy z nas tęskni za dobrem, żeby było pięknie, żeby ten nasz świat był wspaniały. I dlatego potrzebujemy rozsiewać tę miłość, dobroć, troskę o drugiego człowieka. Tylko wtedy będziemy prawdziwą ikoną Pana Boga, będziemy tym obrazem, na który faktycznie zostaliśmy stworzeni. Unikajmy tego, byśmy byli karykaturą Pana Boga, ale takim czytelnym, jasnym, przejrzystym obrazem, ikoną Boga Stwórcy.